Zastanowimy się dzisiaj, jak człowiek wpływa na środowisko. Z poprzedniej lekcji wiemy, że człowiek szkodzi zwierzętom, kiedy idzie do lasu i tam głośno, mocno hałasuje. A teraz spójrzmy na stronę w podręczniku 6 i 7 i przeanalizujmy teksty, które się znajdują na tych stronach. Jak człowiek wpływa na środowisko? Najpierw zagrożenia, a potem ochrona. Zagrożenia dla przyrody. Spaliny samochodowe i dymy z kominów fabrycznych zanieczyszczają powietrze. Również spalanie śmieci, na przykład w piecach centralnego ogrzewania, jest przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Czyli widzicie, że z kominów wydostają się dymy, a w tych dymach po prostu są różne szkodliwe gazy, które ulatniają się do powietrza i potem my te gazy wdychamy, ale również te dymy i gazy osiadają na roślinach, utrudniają im pobieranie tlenu z powietrza czy dwutlenku węgla potrzebnego do fotosyntezy, do tworzenia substancji odżywczych, wzrostu i rozwoju. Ludzie wytwarzają tony śmieci. Większość z nich nie jest niestety ponownie przetwarzana. Zdarza się, że są wyrzucane do lasu. Są niby pojemniki na śmieci. Ludzie powinni segregować te śmieci. Ale niektórym ludziom się po prostu nie chce płacić za wywóz śmieci i dlatego po prostu porzucają śmieci nie tylko w lasach, ale również gdzieś tam w jakichś rowach, na łąkach, na polach. Podrzucają po prostu w inne miejsce. Te śmieci, jak wiemy, jeśli są to resztki pożywienia, to będą się rozkładały dosyć szybko, natomiast te, które są metalowe, plastikowe, to będą zalegały w miejscach porzucenia i po prostu potrzebują mnóstwo czasu, około 500 lat, żeby zmienić się w inną postać. Dlatego zwracamy uwagę, że nie należy porzucać śmieci byle gdzie. W pożarach lasów oraz podczas wypalania łąk i pól giną rośliny i zwierzęta. Podobnie szkody wyrządza wycinanie lasów. I ostatnio była sytuacja, że palił się Biebrzański Park Narodowy. Najczęściej pożary powstają stąd, że ktoś zauważa na swoim polu mnóstwo chwastów i się tych chwastów chce pozbyć, to podpala takie właśnie zasuszone rośliny, ale wiemy, że pożar jest często nie do ogarnięcia, bo wiatr dmucha w którąś stronę i może spowodować przeniesienie palących się płomyków na pobliskie domy, na drzewa. Także w pożarach tych lasów giną nie tylko drzewa, ale również giną zwierzęta, które w tych drzewach i pomiędzy drzewami żyją. Również zwierzęta, które znajdują się w glebie. Także pożar po prostu uśmierca zwierzęta. Ale człowiek nie tylko szkodzi przyrodzie, ale również stara się w jakiś sposób pomóc. No, na szczęście coraz więcej osób dba o ochronę środowiska. I posłuchajmy. Ludzie nie tylko szkodzą przyrodzie, ale starają się też ją chronić. Zakładają parki narodowe i obejmują ochroną cenne okazy roślin oraz zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Znanym pomnikiem przyrody jest dąb Bartek. Czyli co to znaczy zakładają parki narodowe? Czyli wyznaczają pas lasu. Musi mieć on ponad 1000 km kwadratowych. Musi mieć specjalną otulinę, czyli taki pas ziemi wokół tego parku, żeby można było ten teren określić jako park narodowy albo rezerwat przyrody. I w takim parku narodowym albo rezerwacie przyrody chroni się wszystko, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, a szczególnie dba się o te, które są zagrożonymi gatunkami, czyli takimi, które już są na wyginięciu. Żeby zmniejszyć rozmiary zniszczeń w przyrodzie, ludzie ograniczają ilość odpadów, segregują je i ponownie wykorzystują, oszczędzają też wodę i energię. Dlatego mamy różne pojemniki, na przykład szkło, papier, metal, plastik. Szkło jeszcze się dzieli na szkło kolorowe i białe, czyli przeźroczyste. Szkło zawodzi się do hut szkła,
ponownie przetapia i produkuje kolejne przedmioty szklane. Papier to inaczej makulatura. Wędruje ona do zakładów papierniczych i zazwyczaj jest przerabiane na tekturę i na pudełka tekturowe oraz na papier toaletowy. Metal trafia do hut metali i tam dodaje się właśnie, wytapia w piecach i przerabia na inne przedmioty metalowe. Najtrudniej jest z plastikiem. Czasami butelki plastikowe mieli się i dodaje się znów do substancji, z których się produkuje plastik i wtedy mamy takie opakowania różnego typu jak wiaderka czy butelki do substancji chemicznych, ale najczęściej plastik jednak zalega w środowisku. Żeby zmniejszyć tą ilość śmieci, po prostu musimy segregować, ale też i starać się, robiąc zakupy, używać własnych toreb jakichś wykonanych z materiału, które będą wielorazowego użytku. Nie pakować wszystkich zakupów w worki foliowe w sklepie. Można kupić jakieś specjalne siateczki i do nich te zakupy wkładać i w ten sposób będziemy mieć mniej plastiku. A napoje lepiej kupować po prostu w butelkach szklanych, a nie plastikowych. Starają się również naprawić istniejące już szkody, sadzą nowe lasy, budują przejścia nad i pod autostradami po to, by zwierzęta nie ginęły pod kołami samochodów. Tutaj widzimy właśnie takie mosty, którymi mogą poruszać się zwierzęta. Czasami jednak przy ulicy jeszcze buduje się dodatkowe siatki ochronne. Przy autostradach buduje się takie przeźroczyste ekrany, które chronią miasta i wsie przed hałasem pochodzącym z autostrady, ale jednocześnie powodują, że te ekrany zapobiegają po prostu wchodzenia zwierząt na ruchliwe trasy. Także widzimy, że człowiek sprawia zagrożenia, ale również stara się o ochronę środowiska. To teraz popatrzmy do ćwiczeń na stronę 5. I rozwiążmy zadanie 3. Co ty robisz na rzecz środowiska? Pokoloruj odpowiednie zdania. Czyli tutaj pokolorujecie tylko to, co wy robicie. Nie to, co zamierzacie, tylko jak wy to robicie. Zadanie 4. Co może powodować zanieczyszczenie powietrza? Podkreśl właściwe odpowiedzi. No wiadomo, że będzie to dym, tak? Będzie wycinanie lasów. Będzie dym papierosowy. Będą spaliny. A czy piasek z piaskownicy? No niestety nie. Ułóż zdanie z rozsypanki sylabowej i je zapisz. I tutaj musicie teraz zacząć od słowa zanieczyszczone. Popatrzymy potem, gdzie jest kropka i spróbujemy. Widzimy, że kropka jest przy słowie chorób. I układacie zdanie zanieczyszczone. Potem musi być czasownik jest. I dopiero potem po kolei kolejne wyrazy. A na koniec w zadaniu 5 są przykłady różnych zagrożeń przyrody. Jak sądzisz, które z nich są najbardziej szkodliwe? Porozmawiajcie o tym w klasie. No nie możemy porozmawiać w klasie, więc porozmawiajcie tutaj z rodzicami. A następnie podkreśl te przykłady zagrożeń, o których jest mowa w podręczniku. Więc na pewno była zanieczyszczenie powietrza dymem z fabryk. Ale jeszcze potem popatrzcie do tekstu i wybierzcie odpowiednie. Tutaj mamy pomnik przyrody w postaci drzewa, które żyje ponad 100 lat. Na przykład taki dom Bartek ma ponad 600 lat, więc jak chcemy uzupełnić te zdania, to wyrazami pomniki przyrody i parki narodowe, to tutaj mamy obejmuje ochroną cenne okazy jako pomniki przyrody. Pomnikiem przyrody może być też jakaś wyjątkowa skała, jakieś wyjątkowe miejsce, jakaś wyjątkowa roślina. Zakłada się parki narodowe. Wiemy już, że park narodowy to taki duży obszar lasu, w którym są jakieś cenne rośliny. No i mamy na koniec ilustrację Maczugi Herkulesa, skały Wapiennej, która też jest pomnikiem przyrody. Także widzicie, pomnikiem przyrody może być drzewo, a może być też i skała. No i tyle na dzisiaj. Do usłyszenia jutro.